naturę i resora właśnie. Ja sobie to z drugiej strony założyłem. Teraz ta strona, bo skręcam przednio, rozebrałem cały, trzeba było wykręcić całe mocowanie wahacza, tak jak widać. Wszystkie rzeczy i zaraz to będę skręcał. Gazik od dołu. Gazik od dołu, tak wygląda. I poproszę sobie grzebie. No i co tam jeszcze było? Czemu to się tak stało, że się stało? Przebieg i lata. Nie wiem, czy to miał lat, czy to ktoś wyrzedł, ale może i kiedyś to ktoś robił. Ale teraz zaś się wybiła. To jest, ale po gumie... To jest eksploatacyjna, to się zwyczajnie zużywa. No właśnie, jak po gumie, ile oceniasz, ile ci to już było robione, czy od nowości było, czy wytrzymało? Raczej ta guma była w Rzeszowie, ale możliwe, że i w ruskich fabrykach też tak robią. To ciężko stwierdzić. Ale nie, na mój gusty podkładki były odwrotnie założone niż powinny być. Także raczej już to ktoś grzebał tu wszystkim. Raczej już to było robione. Pada już. To jest cały resor, jak właśnie on się zachowuje? Jak właśnie on się zachowuje podczas jazdy, no, w ogóle opowiedz coś. Zamiast sprężyny to jest po prostu resor. Jadąc z dziurą się ugina. Lepszy czy gorszy, czy w zwykłych autach? Wiem, czy lepszy, czy gorszy. O dziurę się bardziej odczuwalny niż zwykłym autem. Tak, ale ogólnie samochodowi to mniej szkodzi, nie? Ja wiem. Resor jeszcze mi nie pękł, a wręcz ze sprężyny już pękła, także... No właśnie. Ktoś to mówi. Bo tak jak słyszała już od więcej różnych ludzi, że niby ty to czuć wszystkie dziury, ale autowi to właściwie te resory są lepsze niż te nowe. Tak jak już słyszała od niejednego. Jest to inaczej, bardziej jest to stosowane w ciężarówkach. Pociąga w ciężarówkach jest to bardziej stosowane. No i w starych autach między innymi. A w nocnych to zżywa albo drążki skrętne właśnie, albo sprężyny. Resory już coraz rzadziej w takich autach. Zawleczka. Gazik od góry. Tablicy rejestracyjne i tak już wszyscy znają, nawet w programie były raus. I jest gazik od dołu.